wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, jestem Zet i udało wam się wbić 110 łapek w górę, moi drodzy. Dopiero to nagrywam, jak jest 30 łapek w górę, no ale jak to zapewne, jak to widzicie, to już na pewno jest 110 łapek w górę. Pewnie zapytacie, dlaczego tak szybko to nagrywam. Moi drodzy, dlatego, żeby to jeszcze płynniej wchodziło, bo w poprzednim odcinku chciałem, żeby to płynnie weszło, no ale co, niestety okazało się, że moja kamerka nie nagrała obrazu, tak? Jeszcze teraz tylko zobaczę, czy rzeczywiście nagrywa. Tak, nagrywa, bardzo się cieszę. Ogólnie jest troszeczkę ciemno, z tego względu, że nie wiem, coś słońca nie ma za oknem. No i co, pewnie was interesuje, ile teraz potrzebujecie łapek, żeby wyszedł kolejny odcinek. No moi drodzy, 130 łapek, no już podwyższamy ten próg bardzo, bardzo. No ale co, no to jest maraton, o to w tym chodzi, tak? Żeby podwyższyć progi. No i co, może na początku sobie przeczytajmy wasze 3 komentarze, no i zobaczymy, co tam do mnie piszecie, tak? Daktyl52, siema Zet, uważam, że twoje filmiki są mega i taka mała prośba, czy mnie pozdrowisz na odcinku 4? No jasne, że cię pozdrowię, dzięki, że uważasz, że moje filmiki są mega, bardzo, bardzo mi jest miło. No i oczywiście cię pozdrawiam bardzo serdecznie, Daktyl52. No i jeżeli wam się filmy podobają, no to wiadomo, możecie dać suba i zostać na kanale. Co my tu mamy? Ojejku, jejku, jejku. Ktoś do mnie na fejsie napisał, przepraszam. Teraz tak. Siema Kuba, zajebisty odcinek i oto pytanie. Stwórz poranik na 4. arenę, napisał Karol Orliński. Karolu, już to na to pytanie odpowiadałem w poprzednim odcinku i niestety nie mam jak tego stworzyć, bo nie mam kontakt, który by miał 4. arenę i ciężko mi, wiecie, musiałbym się wrócić do tej 4. areny, czyli zbić aż 600 pucharów, a tego bym nie chciał robić, bo niedawno udało mi się wbić te dwa prawie 100, więc raczej nie chciałbym spadać. No i ostatni komentarz, dobra, wybierzmy jakiś fajny. Patryk Morzyński, też chce być na odcinku, no to jesteś Patryku i pozdrawiam bardzo, bardzo cieplutko. Dobra, tutaj sobie odłożę ten telefon, nie ma zbytnio żadnego problemu. Czekajcie moi drodzy, bo ja tutaj jeszcze muszę sobie słuchawki założyć, tylko chyba nie zmieniłem dźwięku. Zaraz, no, chyba nie zmieniłem dźwięku, no dobra. No to ogólnie czekajcie chwilę, zmienię dźwięk i zaraz do was wracam. Okej, moi drodzy, jesteśmy już w trakcie odcinka, będziemy zaczynali teraz odcinek. No już troszeczkę się uspokoiłem po tym odcinku właśnie, który mi się nie udał i musiałem go jeszcze raz nagrywać. Przepraszam, że tamten odcinek właśnie, trzeci odcinek z maratonu, no nie był to najlepszy odcinek. Przepraszam was za to, wiem o tym doskonale. No ale niestety nic nie mogłem poradzić, bo mnie czas gonił, żeby wydać właśnie wam kolejny odcinek z tego maratonu. Więc bardzo was za to przepraszam, ale mam nadzieję, że zrozumiecie. No i dobra, otwieram sobie free chesta. Fajnie, gdyby nam coś dosyć fajnego wyleciało. Zapik jakiś i mamy Fire Spears. No i ekstra lansko, no dobra. Tutaj mamy Silver chesta, a to sobie jeszcze otworzymy na tym odcinku, moi drodzy. No i mamy Crown Chesta, no to może nawet jeszcze dzisiaj otworzymy Crown Chesta, więc zaczynamy odcinek, moi drodzy. No i tak, mamy oczywiście 2100 pucharów i ziomek ma, co tu ten ziomek ma jeszcze do zaoferowania? No nic, nawet klanu nie ma, no dobra. No to co, wyjeżdżamy z Bumberka, wyjeździemy, no i mam nadzieję, że będzie tutaj bardzo, bardzo fajnie. Ogólnie dużo z was podobały mu się, tu nie mam jak tego zatrzymać. Hayden Tesla, wjeżdżaj na rejon. Hayden Tesla wjechała, moi drodzy, ale nie mam jak tego zablokować. A ja puściłem Bumbera z prawej. No kurde mać, nienawidzę was wszystkich. Dlaczego tak mnie atakujecie? Jeszcze strzału nie miałem, no... Tak mi się czasami chce walnąć tym wszystkim wrogom, tym, którzy mają legendarki, albo tym, którym wypuszczają minion na moją wieżę. Ja akurat przypadkiem nie mam strzał. Ach... Ale to życie jest ciężkie. Dobra, moi drodzy, co ja teraz mogę tutaj zrobić? Koleś już mi zbił lewą stronę, no to może ja bym wystawił tutaj Gianta. Okej, on tam wystawił sobie kolektor. Spoko. No to jak kolektor, to ja myślę, że wyjadę z jakąś bardzo silną ofensywą. Dobra, niech to mi walnie w wieżę. Dobra, niech to mi walnie w wieżę. A ja tutaj spróbuję typka jeszcze bardziej spuszować. No cholera, jak ten typek mnie spuszował. A czekajcie, on będzie miał teraz hordę raczej na 1058%. Dlatego ja muszę tutaj już ze strzałami wyjeżdżać, tak? Dobra, już jest horda, to ja wyjadę ze strzałami i na raziomek. Teraz powinno być w miarę okej. Raczej to mu spuszuję, ale jeszcze dam na wszelki wielki rage. No też na słaby rage. Ale dobra, on mi to skurczą, mi też spuszuje. Myślałem, że nie da rady mi spuszować. No niestety. Ale chociaż mu troszeczkę obierze jego main wieżę, więc jest całkiem okej. Dobra, tutaj Hayden Tesla powinna polecieć, żeby zablokować tego Hoga. Właśnie tak to zrobię. No i co? No jest tutaj już Hayden Tesla. No to co? Na którą wieżę atakujemy? Prawą czy lewą? On na pewno będzie mi atakował na lewą raczej, więc muszę bardziej się bronić na tą stronę. Okej.
To ja teraz myślę, że tutaj bomberem zagramy sobie. Kurde, Mahoga! Nie! 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 Kurde, wy głupi jesteście wszyscy. Dobra, może mi się to jeszcze uda jakoś ograć. Dobra, jeszcze hordę puścił, czyli zmarnował dosyć sporo eliksiru. No dobra, no to co? Musimy mu wyjechać jakoś. Wyjedziemy może mu na... Cholera. Dobra, wyjedziemy mu na prawą stronę. On ma mniej tam życia. Ile to zadaje? Halo? Zabijcie to. Muszę to jakoś zabić. Muszę to jakoś powstrzymać. Dobra, dawaj tu z Teslą wyjedziemy. Bo nie mam jak tego zablokować. Dobra, jest chyba już po mnie, moi drodzy. Nie. Ja tak nie... No, niestety. Niestety jest po mnie. Kurde, tak mi karty nie podeszły, ale bym go teraz zawił. Nie no, muszę się uspokoić trochę. No, minus 29. Szkoda. Szkoda. Okej, okay, jedną koronkę chociaż mam, chociaż tyle dobrze, moi drodzy. Co my tu mamy jeszcze? No nic ciekawego. Chciałbym ulepszyć tą Teslę, bo to by mi nawet sporo dało, bo ile to, co to mi daje? 71 życia więcej, więc spoko. 120 tego, no więc jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie, no. Trzeba to wykorzystać, tak. Dobra, lecimy kolejną arenkę, nie ma się co obijać, moi drodzy. No i tym razem walczymy z naprawdę dosyć słabym przeciwnikiem, jeśli chodzi o puchary. Bo nie wiem, jak on gra, tylko jeśli chodzi o puchary, to nie jest to najlepszy przeciwnik. No nie chciałbym teraz pierwszy wyjeżdżać. No dobra, ale muszę, bo będę tracił eliksir. Koleś traci eliksir, traci już... Czy to będzie dwa eliksiry stracić? Stracił dwa eliksiry, no dobra. Słabo zagrał, słabo. Kurde, nie mam Gianta. Gdzie jest mój Giant? Halo, dobra, to może wyjadę tak bardziej... na nieposkromionego barbarzyńce. Dobra, no to tak giantikiem wyjedziemy i mam nadzieję, że jednak tej wieży, które zadaliśmy, więc jest naprawdę bardzo fajnie. No i teraz się będę starał bronić. Okej, okay. On koleś stracił dwa eliksiru, więc ja się bardzo cieszę. Dobra, myślę, że teraz giantem byśmy... Co to taka muzyczka dziwna leci? Nie wiem, nawet nie wiem skąd. Dobra, giantem teraz spuszujemy, myślę, że mu lewą stronę polecimy. Bo coś mi się tak wydaje, że ta lewa... Nie, znowu legendarkę ma, no jak ja nie lubię tych ludzi z tą legendarką albo z jakimiś innymi tymi baziewami dobrymi, no. Ludzie, nie grajcie tym, nie grajcie tym. Kurczę, coś zlagowało. O, tutaj gościu, gościu się tutaj nie popisuj, bo się zaraz zdenerwujemy na gościa. Dobra, ale gościu chyba troszeczkę, nie wiem co on zrobił. On ma hordę czy on nie ma hordy? Nie ma hordy, dobra, rage. Rage tutaj, musi wylecieć rage. No i dobra, ziomek zrypał troszeczkę, bo zaczął atakować mi prawą. Jeszcze mi troszeczkę nawet aplikacja właśnie do odtwarzania Androida na kompie zlagowała, więc nie wiedziałem, co się dzieje, ale okazało się... Ojejku, jaki Ice Wizard ofensywny wpadł. Dobra, no to myślę, że tu Hayden Teslą byśmy sobie zagrali. Gdzieś myślę, że nawet ofensywnie możemy ją puścić w miarę. Tutaj Hayden Teslę puścimy, a tutaj Archerki. Niech Archerki sobie go obiją. Bezproblemowo, jest bardzo, bardzo fajnie. Ja się cieszę. Ogólnie, moi drodzy, tutaj bym sobie wystawił jeszcze jakoś... O, dobra, dawaj Giant. Ajajajajaj, no tak blisko, ale chociaż mu to spuszujemy. Chociaż mu to spuszujemy, nie ma żadnego problemu. Tylko teraz muszę to tak zagrywać, żeby tego nie przegrać rzeczywiście. Dobra, stracę teraz jeden eliksiru mniej, tylko że pamiętajmy, że on na początku dużo stracił tego eliksiru. Okej, okay, bomber. Bomber, przepraszam, już mówię poprawię, mówię... Nie, teraz ja tracę eliksir, zagadałem się. Dobra, to może teraz bym wystawił tutaj archerki, żeby nie było jakiegoś większego problemu. Okej, mamy archerki. Myślę, że tutaj jeszcze mini pekkę. Dobra, gościu, ty się tutaj nie popisuj przede mną. Chociaż nie, on się nie popisuje, on mnie chyba zaraz zniszczy. Nie niszcz mnie, please. Please mnie nie niszcz. Nie niszcz mnie, gościu. No nie, gościu mnie zniszczył. Nie, nie zniszczył mnie. Dobra, 14 sekund. To teraz to my staramy się jeszcze go okiwać. Staramy się go okiwać. I jak on wyjedzie Royal Giantem, no to patrzcie, moi drodzy, mamy Teslę przygotowaną na takiego pana. Właśnie o tym mówiłem, właśnie o tym mówiłem. No i co? Udało nam się wygrać. Ja się bardzo cieszę. Udało mi się go jakoś ograć. No, za dużo pucharków nie zdobędziemy, bo koleś był dużo... Ojejku, 18 tylko. Ale mało, naprawdę mało. No ale jest chociaż jeden plus, moi drodzy. Jaki? Taki, że możemy się napić, czyli dotrzymujemy rytuału. Pamiętajmy ten rytuał, że po każdej wygranej walce pijemy, prawda, jakąś tutaj wodę czy cokolwiek z mojego barku. Pamiętajmy o tym rytuale, bo dużo osób się mnie pyta na przykład: Kuba, dlaczego pijesz zawsze po wygranej? No po prostu mamy taki rytuał, prawda? Że po prostu nalewamy sobie wodę po wygranej walce. Dobra, nie będziemy tracili tego gema, otworzymy sobie już to po tej walce. Tak więc gramy ostatnią walkę właśnie w tym odcinku z maratonu. Pamiętajcie, 130 łapek, no i od razu wychodzi kolejny odcinek.
Dobra, lewa czy prawa, lewa czy prawa? To o to jest pytanie, o to jest pytanie. Dobra, a udało mi się, też z Bumberka wyjechał, no. No, 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 kolego. Myślę, że teraz, o, dziwne, dziwne, naprawdę dziwne zagranie z jego strony, bo ja tymczasem, tylko nie walnij mi w Bumbera mojego kochanego, no walną mi w Bumbera mojego kochanego, no. Jaki to jest niedobry człowiek, w Bumbera walną. Okej. Okay. No dobra, spoko, to ja teraz spróbuję go ograć. Wszystkie jednostki ma lądowe, więc ja sobie go będę ogrywał. No i super, udało mi się to. Nic mi nie zabrał, a stracił naprawdę sporą dawkę eliksiru, więc ja się bardzo cieszę, nawet mu jeszcze troszeczkę wieżę podpuszuję. Nie dużo, bo nie dużo, ale troszeczkę jednak podpuszuję, tak? Więc ja jestem bardzo, bardzo zadowolony, moi drodzy. Muszę troszeczkę jeszcze popracować nad wymową, bo niektóre słowa, to znaczy ja je rozumiem te słowa, ale wy możecie ich nie zrozumieć. Na przykład jak powiem coś tak szybko i tak nie do końca to słychać, tak? Dlatego muszę nad tym jednak troszeczkę popracować, bo nie chciałbym, żeby właśnie te odcinki były jakieś słabe czy coś takiego. Okej, okay. Mam nadzieję, że on mi nie walnie tutaj więcej niż dwa razy, niż jeden raz. Dobra, jeden raz tylko walnął, ale jednak trochę nam wywalił, więc musimy my teraz troszeczkę przejść do ofensywy. Okej, okay. Gobliny, ale za późno te gobliny wystawił. Ja nie będę teraz z Rage'em władowywał, bo to i tak bym tyle samo zadał, więc ja się bardzo cieszę. I tak my wyszliśmy na plus. No kurczę, ile tych komentarzy tam piszecie, moi drodzy, nie no, piszcie, oczywiście piszcie, żartuję sobie. Giantik, dobra, na spokojną ofensywę wyjedziemy. Kolega wyjechał też z ofensywą, bo też wystawił tutaj, widzę, bombera. No to ja też tutaj wystawię, czemu nie? Bomber i myślę, że tutaj jakieś miniony oczywiście za tym. Myślę, że tu nawet jakaś Hayden Tesla by mogła wyjechać z mojej strony. No i po prostu tutaj będziemy sobie pushowali jego Gianta, no tak samo jak on to robi. Dobra, to myślę, że tu nawet jeszcze wyjedziemy w ten sposób, żeby na spokojnie sobie to zniszczyć. No, niech wieża tam tylko uderzy, no i super. Ekstra sprawa, jeden za jeden wyszło. A ja teraz bym mógł postawić nawet ofensywnego Gianta, on zapewne to samo zrobi. Tak jak mówiłem właśnie o tym, to samo zrobił, ale ja mam jeszcze Rage'a, pamiętajmy o tym. Okej, okay. Ja mam Rage'a, no on też ma Rage'a, no okej. Okay. Znaczy ja mu to spuszuję raczej na 100%, więc on niestety mi to samo zagraliśmy i ojejciu. No, nikomu się to bardziej nie opłaciło jednak, myślałem, że jemu się to bardziej opłaci, ale jednak nie. Dobra, to myślę, że tutaj bym Hayden Tesla walnął. No pamiętajmy, że on ma 9 level, chłopak, a ja mam dopiero level 7, tak, 7. Przepraszam, ale się trochę zamyśliłem. Ojejciu, ziomek, ty nie szpanuj tu. To, bo ja mogę teraz jakoś cię porobić. Aj nie! No nie, no patrzcie, jakie to milisekundy zabrakły. No milisekundy, abym ja tą walkę wygrał. To znaczy, wygrał, nie wygrał, bardziej zremisował. No ale dobra, koleś miał 9 level, no. Dobra, co my tu mamy z Silver Chesta? To 3 muszkieterki. Fajnie, bardzo się cieszę. Chciałem to mieć. I co ja sobie zrobię? Myślę, że to sobie jeszcze zunlokujemy. I nie będziemy grali więcej, bo chciałbym, żeby te odcinki wychodziły w miarę płynnie, tak? Chociaż tak mi to nie wychodzi, ale to jest mój pierwszy maraton, więc mam nadzieję, że zrozumiecie. Tak więc, moi drodzy, jeżeli wam się spodobało, oczywiście łapka w górę, będę się bardzo, bardzo cieszył. No i co, komentarzyk jakiś zostawcie po sobie. Ja oczywiście wszystko to czytam, ale dopiero po maratonie będę starał się wam podpisywać, bo teraz cały mój czas przeznaczam właśnie na ten maraton. Czego jest tak ciemno na tym podwórku, no? Ach. Kurczę, wszystko mnie dzisiaj denerwuje przez ten odcinek, który straciłem. Dobra, moi drodzy, pamiętajcie, 130 łapek w górę i wypuszczam wam już kolejny odcinek.